takim człowiekiem jak dotąd, którego ja znam od, dobrze, od 8 lat, ale i wcześniej. Wiem, że ty mnie obserwowałeś jeszcze, jak pracowałem w Urzędzie Miasta w Toruniu, bo wówczas mieliśmy okazję chyba po raz pierwszy zrozumieć, że pełnienie funkcji odpowiedzialnie, to znaczy to, co powiedział pan marszałek Glowiński, dotrzymywać słowa i starać się w swojej już powierzonej roli być szczerym do końca z wyborcami, z ludźmi, których reprezentujemy. No, żałuję, że ja nie mogłem wystąpić tak jak Tomek przed tym programem wyborczym, bo byłoby mi łatwiej chwalić po prostu Roberta za to, co już osiągnął, a tak muszę niestety zobowiązać się do naszej ciężkiej pracy, żeby wspólnie ten program z Państwem, z prezydentem Malinowskim dla Grudziądza wypełnić. Obojętnie jak losy zdecydują wyborców, jestem przekonany, że ten program jest po pierwsze realny, że on wpisuje się w strategię rozwoju województwa, już zagwarantowane środki unijne, którymi będziemy dysponować w dwukrotnie większej skali niż dotychczas. Mieliśmy ich 954 miliony euro, obecnie mam już zagwarantowane 1 800 milionów euro dla naszego województwa, do naszej wyłącznej dyspozycji. No więc widzicie Państwo, że na pewno jest szansa i wręcz pewność, że jeśli mądrze będziemy współpracować ze sobą, tutaj Robert o tym mówił na końcu swojego wystąpienia, ten program będzie zrealizowany. Tylko od wzajemnej życzliwości, zgody, zrozumienia samorządami, różnymi instytucjami zależy, czy program tak bogaty, tak ambitny, tak ważny będzie mógł być realnie wdrożony w życie. Bo mogą przyjść wichrzyciele i powywracać wszystko do góry nogami. I tego się najbardziej obawiam, żebyśmy nie zwątpili w to, proszę Państwa, że za nami naprawdę lata bogatych doświadczeń. Zaczynaliśmy ambitnie. Zaczynaliśmy, bo byliśmy 8 lat młodsi, ale dziś jesteśmy 8 lat bogatsi w doświadczenie, jak pociągnąć dalej ten ciężki kawał roboty, który jest przed nami. Bo jeśli komuś się wydaje, że bycie prezydentem, bycie marszałkiem, radnym sejmiku województwa, to tylko zbieranie malin, to myślę, że bardzo się myli. I Robert udowodnił, że ta słodycz, którą podzielił się sprawozdaniem, właśnie ten słoiczek malin, to jest bardzo, bardzo ciężka praca, żeby można podzielić się takim smakiem, to trzeba ciężko pracować. My wiemy, że same konfitury w życiu się nie zrobią. Więc nie obietnicami, a tym, co już za nami, jesteśmy w stanie rzeczywiście przekonać tych, którzy na nas mają głosować. 600 milionów złotych, proszę Państwa, tutaj była taka informacja, na którymś z slajdów 500 milionów. 600, tyle z naszych statystyk wynika pozyskanych środków dla Grudziądza. 8 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, ja pamiętam, w opłakanym stanie szpital. To była wizytówka na tamte lata, w tamtych czasach Grudziądza. Po prostu rozpoczęta kiedyś inwestycja bez nadziei na zakończenie, z przebudowaniem w zasadzie tego, co już zbudowano. I tak zaczynał Robert. I proszę, zaufajmy mu jeszcze raz, bo Grudziądz jest ważnym na mapie naszego województwa miastem bardzo, bardzo ważnym. I bez Grudziądza, silnego Grudziądza nie ma rozwoju regionu. My się umówiliśmy już dzisiaj, jak wdrożyć ten 1 800 milionów euro.
Mówiliśmy się w ten sposób, że to, co dotąd było do zrobienia jako podstawowe zadania, mamy praktycznie za sobą. Dzisiaj chcemy oddać władzę w zarządzaniu tymi środkami właśnie do subregionu. I w tej części województwa takim zarządzającym znaczną częścią budżetu unijnego dla naszego województwa będzie prezydent Grudziądza. To tu będzie realizowany ZIT, w ramach ZIT-u przyznane już środki finansowe, ale jeszcze do tego te, które projekty, które nie znajdą się w ZIT-ach, w tych strategiach, będą jednak umieszczone w rozwoju subregionalnego, będziemy w sposób niejako automatyczny wdrażać w życie. Żeby tak zrobić, trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić. To nie jest takie proste. Ci, którzy pozyskują fundusze unijne, wiedzą, że trzeba korelacji między tymi, którzy przygotowują konkursy, a tymi, którzy mają być beneficjentami pełnej współpracy. A taką my gwarantujemy. Są tu kandydaci również do sejmiku. Jest Marek Nowak, jest pani dyrektor. Robert też jest kandydatem do sejmiku. Proszę państwa, głosujcie na tych naszych wspaniałych ludzi z Grudziądza, bo na nich stoi nasz region. Proszę o to, tak jak prosiłem 8 lat temu, się nie zawiedliśmy. 4 lata temu nie zawiedliśmy się. Jestem przekonany, że również za trzecim razem się uda. Trzymam, Robert, za ciebie i za całe województwo w ten sposób kciuki. Dziękuję ci, że startujesz w tych wyborach, że jeszcze ci się chce i masz tyle niesamowitych pomysłów na Grudziądz, na miasto, które kochasz, wiem, najbardziej na świecie. Szczęść Boże.